Cześć, dzisiaj z Robertem będziemy rozmawiali o targetach sprzedażowych, czyli o tym, jak podejść do nich właściwie, jak nie zabić przy tym sprzedawców i czy w ogóle warto te targety stosować. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. I oczywiście wypadałoby zacząć od kolejnego przedstawienia się. Przed Wami Robert Lipiński, czyli ten facet od sprzedaży, tylko od takiej sprzedaży B2B i w taki sposób, żeby zmienić zachowanie zespołu sprzedażowe, a nie tylko pokazać, w jaki sposób powinno się to robić na szkoleniu, w sali szkoleniowej, za pomocą wskaźnika. To ma działać i to ma wprowadzać realne zmiany w działaniu zespołu sprzedażowych. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, witam. Cześć, Tomku. To jeszcze powiem trochę o sobie. Ja dla odmiany jestem przedsiębiorcą, a moją rolą w dzisiejszym naszym odcinku i w zasadzie we wszystkich odcinkach tego podcastu jest wyciągnięcie z Roberta tyle wiedzy, ile tylko się da, żeby nasze zespoły sprzedażowe były w stanie dzięki tej wiedzy funkcjonować lepiej, sprawniej i skuteczniej. Do tej pory rozmawialiśmy o kilku rzeczach, o tym, że bóle sprzedażowe to zupełnie co innego niż potrzeby klienta. Rozmawialiśmy też o tym, czy takie przestań wreszcie sprzedawać hasło w ogóle ma sens. I mam mocno nadzieję, że te wszystkie nasze dotychczasowe odcinki trochę Wam pomogły, co zresztą widać po komentarzach i również po informacjach prywatnych i telefonach, które razem z Robertem dostawaliśmy. Mała sugestia, nie trzeba wszystkiego robić na priv, można dać komentarz, można udostępnić, można polubić nasze wypociny, dzięki temu dotrą do szerszej społeczności i my będziemy szczęśliwsi. I ta szersza społeczność, mam nadzieję, też. Natomiast w odniesieniu do tych rozmów prywatnych pojawił się też taki temat, ej, słuchaj, Tomek, mówicie ciągle o tym, żeby nie sprzedawać, żeby spotykać się z tymi ludźmi, a w firmach są targety. Targety mają to do siebie, że jednak trzeba je realizować, żeby tę pracę utrzymać, żeby firma się kręciła. No więc w jaki sposób pogodzić niesprzedawanie i targety? No i to jest temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli target sprzedażowy albo śmierć. Robercie, co ty w ogóle sądzisz o targetach sprzedażowych? Czy my musimy z nich korzystać? Zdecydowanie wolę targety niż śmierć. To na pewno. Nie wiem, czy już kończymy spotkanie, czy nie, ale tak. Ja powiem, może zacznę od tego, że będę chciał dzisiaj pokazać całkowicie dwa różne spojrzenia na targety sprzedażowe. Aha. Bo tutaj przez chwilę powiedziałeś o tym, że jedna z osób, która się odezwała, mówiła, że są targety, a my mówimy o niesprzedawaniu. No i moje obserwacje są takie, że mamy dwa rodzaje firm co najmniej. Pewnie jest wiele różnych jeszcze ujęć, ale takie, które nie pracują na targetach i takie, które pracują na targetach, ale właśnie te targety trochę wpływają na nieskuteczność sprzedawców. Mhm. Czyli jak rozumiem, będziemy mówić w ogóle o rodzaju podejściu do targetów, bo jak na razie podzieliłeś firmy trochę na zasadzie, że każde rozwiązanie ma dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. No, nie? No więc to jest bardzo logiczny podział, tak mi się wydaje. Natomiast żeby cokolwiek wniosło to do życia naszych widzów, mam nadzieję, że temat mocno rozwiniesz. Dokładnie. Zaczynam od... Zacznijmy od tych, którzy nie pracują na targetach, bo to pewnie część takich firm, które mówią, że życie musi być spontaniczne, że planowanie ma to do siebie, że jest strasznie niefajne, zabija naszą wolność i tak dalej. Tak, i myślę, że to jest jeden z powodów, czyli taka, bym powiedział, iluzoryczna ucieczka w turkus, ale tylko iluzoryczna i przez w wielkim cudzysłowie, ale myślę sobie, że jest bardzo wiele firm, które myślą, że pracują na targetach, a nie pracują. I tutaj mam na myśli takie podejście, powiedzmy, tej pierwszej grupy, czyli firmy, które realizują swoje działania sprzedażowe w oparciu o wynik powiększony o jakiś przyrost roczny, nie wiem, 5%, 10%, który wynikowo się wydarzył i założeniu, że w przyszłym roku wydarzy się podobnie. I tak firmy sobie funkcjonują z roku na rok i z kwartału na kwartał, z roku na rok i mówią, no rośniemy, jest fajnie i niby jest fajnie, tylko tyle, że zawsze warto sobie zadać pytanie, czy ten przyrost, który zakładamy w oparciu o wynik z poprzedniego roku powiększony o ileś tam procent z uwagi na średnią z ostatnich 5 lat, to aby na pewno jest właściwe podejście do rozwoju swojego biznesu. Dlatego, że ja zawsze zachęcam, żeby przyjrzeć się niekoniecznie wynikowemu wzrostowi, tylko zastanowieniu się nad tym, jaki jest realny potencjał klientów, z którymi pracujemy.
I kiedy spojrzymy na to w ten sposób, to może się okazać, że my w ogóle w tym roku nie mamy szansy na zrobienie na tych klientach takiego samego wyniku jak w zeszłym roku. A może się okazać, że te 10% to jest zdecydowanie za mało i powinniśmy założyć więcej. No dobrze, to przerwę Ci chwilkę. Jakbyś mógł określić, co Ty rozumiesz przez w ogóle hasło potencjał klienta? Okej. No właśnie, bo to... To jest takie pojęcie, które niby wszyscy znamy, natomiast fajnie byłoby go zdefiniować w kontekście sprzedażowym, nie? To ja może opowiem krótką historię. Z jednego z projektów, w którym pracowałem najpierw jako osoba pomagająca właścicielowi w ogóle wejść na rynek z produktem, potem pracowałem ze sprzedawcami, a na koniec byłem taką osobą, która trochę interimowo zajęła się w ogóle sprzedażą w tej firmie. I pamiętam, jak rozmawiałem z jednym ze sprzedawców a na temat tego, jakich klientów obsługuje i jakie są jego wyniki sprzedażowe i co planuje na ten przyszły rok. I on zrobił taką, jak to pewnie zwykle by się zrobiło, otworzył tabelę ze swoimi klientami, pokazał, na jakich klientach pracuje. I z tej sprzedaży, którą tam realizował, wynikało, już nie pamiętam, ale tam średnia dealu, który wykonał, zrealizował w danym roku, wychodziła tam na poziomie kilkuset dolarów, bo to była sprzedaż takiej aplikacji na zasadzie subskrypcji. Mhm. No i to było absolutnie w ogóle niepokrywające jego kosztów, to było w ogóle nie na miarę tej firmy. My już z właścicielem to wiedzieliśmy. I kiedy przyjrzeliśmy się tym klientom dobrze, to się okazało, że ci klienci to mają pieniądze w ogóle. To są całkiem zacne firmy. No więc wymyśliliśmy sobie trochę wtedy, jeszcze bez oparcia nawet o jakieś dane, tylko wymyśliliśmy sobie troszkę, ile dana firma może poświęcać pieniędzy na podobny obszar biznesowy. Ile ona tych pieniędzy tam raczej może w ciągu roku wydawać. I jak zgłębiliśmy ten temat, okazało się, że potencjał tych klientów, który określiliśmy sobie trochę na zasadzie z grubego palca, był, już nie pamiętam, ale 15 czy 16-krotnie większy niż to, co on zrealizował w trakcie poprzedzającego roku. I na razie skrócę tą historię, bo potem jeszcze na koniec do tego wrócę, co będziemy mogli zrobić u siebie w firmach, ale wynik tego działania był taki, że on w kolejnym roku zwiększył średnią wartość dealu do poziomu około 10 tysięcy dolarów. Pamiętamy, zaczynaliśmy od kilkuset. Okay. No to, i to się udało. Tak, to poszedł ten potencjał, wykorzystał prawie w pełni, tak? Tak, 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 tak. No i po prostu to jest coś, co ja określam potencjałem klienta, czyli zastanawiamy się, ile dana firma czy dany sektor przeznacza w ciągu roku pieniędzy na podobne rzeczy i ile my z tego tortu możemy wyjąć. I po to powinniśmy pójść do klienta, a nie realizować tego, po co on przyjdzie do nas. Mhm. Bo ten przyrost wynikowy, on bardzo często wynika z tego, co ja nazywam reaktywnością, czyli klient... No, czyli my musimy wiedzieć, co ten klient potrzebuje, jaki jest jego ból, o czym już mówiliśmy wcześniej, i w sposób sensowny przeprowadzić takie spotkanie, w którym my się więcej o nim dowiadujemy i o tym będzie w jednym z kolejnych odcinków. Będzie. Będzie, okay. Będzie. Jeszcze troszkę cierpliwości, drodzy Państwo, bo to na wszystko przyjdzie pora. Dobra, wracając do tych firm, które nie pracują na targetach, to one rosną bądź maleją, natomiast w sposób po prostu wynikowy, nie? No, bo tam nie ma żadnych działań planistycznych, nazwijmy to, jak określić ten wzrost. Tak? I jeśli sobie określimy na początku roku, w tym roku nasza firma urośnie 10, 20% i ona nie urośnie, no to powiemy, no nie udało się. Natomiast nie bardzo wiemy dlaczego, nie wiemy w jaki sposób odnieść tę wiedzę do roku kolejnego. Zdecydowanie. No nie ma tak naprawdę prognozowania takiego realnego. Nie? Tak naprawdę jest oczekiwanie na początku, ja to nazywam budżetowanie, to można nazwać budżetowaniem. I o ile są takie firmy, nie wiem, może gdzieś tam w obszarze publika, czy firm z zakresu publicznego, czy nie wiem, jakichś tam rządowych, można pewne rzeczy, uczelnie, można pewne rzeczy prognozować na zasadzie budżetowania, ale w biznesie, no to wszyscy chyba doskonale wiemy, że biznes robią ludzie z ludźmi, w związku z tym to, jaki biznes zrobimy z danym człowiekiem, to tak naprawdę zależy od nas i od tego człowieka, a nie od tego, co my sobie na początku powiemy, że urośniemy o 10%. Nie? No tak, tylko coś na początku i tak musimy sobie powiedzieć, żeby potem do tego dostosować nasze działania, prawda? No bo my o działaniach jeszcze dzisiaj trochę będziemy mówić. Natomiast dobra, mamy tę firmę, która nie robi targetów. Wiemy już, że to nie jest idealne rozwiązanie, no to weźmy na tapet tę drugą, która robi targety i rozlicza z nich swoich handlowców. Ale jeszcze jedna rzecz.
zanim do tego, bo jeszcze jedna historia mi się przypomniała, myślę, że może być ciekawa. I myślę, że każdy z oglądających może to sobie wziąć do siebie. Realizowaliśmy ostatnio taki projekt, gdzie właściciel tej firmy chciał urosnąć o jakąś tam określoną wartość. Ta wartość była całkiem spora, szczerze powiedziawszy. No i przyglądaliśmy się temu, jak ta sprzedaż wygląda dzisiaj, jakie są przyrosty roczne i tak dalej. I właśnie to było takie wynikowe. I bardzo szybko wyliczyliśmy podczas tego spotkania, że drogi nasz właścicielu firmy, jeśli chcesz urosnąć o tyle, o ile chcesz i nic nie zmienisz, to urosniesz za, już nie pamiętam, tam poszło kilkanaście lat. I to właśnie jest efekt zarządzania sprzedażą w sposób wynikowy, czyli rośniemy organicznie o ileś procent rocznie. No to zostawiliśmy tego właściciela z taką decyzją, masz prawo czekać te kilkanaście lat, może urośniesz, nie wiemy, co się przez kilkanaście lat wydarzy, ale można inaczej i można zacząć pracować dobrze na targetach. I teraz przejdę do tych firm, które mają targety sprzedażowe, w sensie wykorzystują to narzędzie, jakim jest target sprzedażowy, ale to powoduje, że sprzedawca za bardzo sprzedaje. I już mówię, o co chodzi. Dawaj. Sam pracowałem w wielu firmach, gdzie target sprzedażowy określany był z kolei, ja to teraz w opozycji do tego wynikowego powiem, albo nie użyję tych słów, bo one były niecenzuralne, ale był to target brany nie wiadomo skąd. To znaczy z grubego palca. Z grubego palca. No widzisz, jak można ładnie powiedzieć. Czyli ktoś sobie coś określa, ale nie do końca ma świadomość, czy sprzedawcy potrafią to zrobić. I być może nawet to targetowanie było w oparciu o potencjały, trudno mi powiedzieć. Natomiast były to targety, które powodowały, że sprzedawca miał do zrealizowania określoną kwotę rocznie. I ta kwota rocznie, ona była zdecydowanie wyższa niż w roku poprzedzającym, bo to tak zazwyczaj jest, że jak sprzedawca zrealizuje target, to daje mu się wyższy i to tak sobie rośnie. W pewnym momencie dochodzimy do ściany, sprzedawca przestaje jakby tymi swoimi umiejętnościami, które ma, realizować ten target, no i zaczynają się problemy. I teraz zmierzam do tego, że w tych firmach... Poczekaj, bo jeszcze bym cię tutaj na chwilkę wstrzymał. Powiedziałeś, że sprzedawca swoimi umiejętnościami dochodzi do ściany. Czy to jest konieczne? No niekoniecznie chyba, bo może być tak, że firma wyznacza temu sprzedawcy wysokie targety, mówi, drogi sprzedawco, target masz taki, wysoki, okej, spoko, to czego potrzebujesz, żeby go dowieść, no nie? Czyli czego się potrzebujesz nauczyć, nie wiem, nowe narzędzia, czegokolwiek jeszcze, bo ja bym chyba nie zakładał, że wszystkie firmy, które narzucają na sprzedawców targety, zostawiają ich z tych samych, zostawiają ich z tymi targetami bez wsparcia, nie? Wiesz, Tomek, na pewno nie można powiedzieć, że wszystkie firmy, bo to byłoby i generalizowaniem, i nadużyciem i na pewno nie jestem gotowy, żeby tak powiedzieć, ale z moich doświadczeń, a to są już doświadczenia ponad 20-letnie, jeśli chodzi o sprzedaż, zarówno bycia jako sprzedawca w firmach korporacyjnych, jako osoba, która rozwija produkty, wprowadza je na rynek, zarządza zespołem, a od 2013 roku pomaga klientom tą sprzedaż robić lepiej, spotkałem się z tym, że bardzo często sprzedawcy oprócz targetu nie dostają właściwie nic. To znaczy mają target i to jest ich jedyny główny KPI. Oprócz tego dostają bonusy, jak zrealizują target, czyli taka marchewka, która wisi za czymś trudnym do osiągnięcia i często nie jest sama w sobie motywująca. Ewentualnie dostają incentywy, czy tam takie wspomagacze, motywatory w postaci jakichś właśnie szkoleń, kursów, nie wiem, dodatkowy język angielski, karta benefit, cokolwiek, nie? Natomiast na poziomie realizacji tego targetu nie dostają bardzo często tego, co sprawia, że oni mogą ten target na spokojnie zrealizować. Czyli jeśli dobrze rozumiem, oni dostają po prostu przeróżne paciorki, tak, do tego, żeby byli zainteresowani realizacją, natomiast niech oni sami dojdą do tego, jak to zrobić. Jak ich coś boli, to trudno. Jeśli nie możesz realizować targetu, to ciebie wymienimy. No tak, i powiem ci szczerze. No dobra, to poczekaj, to bo mi się to nie podoba. I może naiwnie myślę, natomiast wydaje mi się, że to kurde nie jest standard. To teraz ja bym się odezwał do tych naszych widzów. Drodzy Państwo, proszę bardzo o informacje w komentarzach, jak to wygląda u Was, albo jakie są Wasze w ogóle obserwacje, bo ja bym bardzo chciał wierzyć w ludzi i to, o czym mówi Robert, mam nadzieję, że jest po prostu sporadyczne, a chłopina miał pecha i spotkał w swoim życiu takie firmy, które tych swoich sprzedawców traktują nieidealnie. Dobra.
Kurczę. Dobra, to nie podoba mi się. A jestem strasznie ciekawy, co powiedzą nasi widzowie i słuchacze, ale to bądź taką jedną, znowu jeszcze jedną, wam taką jedną historię. Pracuję z taką całkiem sporą firmą, może już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jaka, bo nie obsługuję tysięcy klientów, więc może nie będę tego zdradzał, ale rozmawiam tam z właścicielami i w pewnym momencie na jednym ze spotkań, o którym rozmawialiśmy, o tym, o czym teraz rozmawiamy, padło takie, bym powiedział, święte oburzenie ze strony właścicieli, które też jest typowe. Ale jak to? Przecież my płacimy temu sprzedawcy. Przecież my wzięliśmy z rynku gościa, czy obojętnie, bez względu na płeć, wzięliśmy sprzedawcę. Jedną z 60. Jedną, tak. która, wzięliśmy osobę, która przecież zna się na sprzedaży, która ma stanowisko, nie wiem, key account managera czy menadżera sprzedaży, płacimy jej kasę, dajemy jej samochód, dajemy jej prowizję, dajemy... I co? Ja jeszcze jako szef mam tą osobę uczyć sprzedawać? Halo. My już zainwestowaliśmy. Jak się nie sprawdzi, to... I to, co powiedziałeś, to ją wymienimy. Ale fluktuacja jest strzałem w kolano dla każdego właściciela firmy. No to jeszcze tutaj jeden apel do sprzedawców, jeśli czegoś nie wiecie, a jednak właściciel firmy nie chce wam nic dać, to warto czasem się do takiego człowieka odezwać, bo on może po prostu niekiedy też nie mieć świadomości, że wam jest coś potrzebne. No właśnie, bo i tu myślę, że jest pies pogrzebany. Że tu nie chodzi o to, że właściciele firm i firmy nie dają sprzedawcom narzędzi do realizacji targetu. Bo są źli. Bo są źli, tylko oni im dają inne narzędzia, bo myślą, że to są skuteczne narzędzia. Okay. Czyli dają te marchewki i kije. Ale to a muszą jednak człowieka nauczyć, jak to zrobić dobrze, nie? Albo powiedzieć, na co będą zwracać uwagę. Tak, i to jest coś, co może teraz, może tu jest moment, żebym pokazał taki pewien obrazek. Pokaż. On nie będzie zbyt piękny, ale będę chciał tym obrazkiem oddać pewną rzeczywistość, o której teraz mówię. To jeszcze wrzutkę zrobię małą. Być może obrazek ten będzie piękny, bo narysujemy go od początku i podłożymy pod to, co Robert teraz wyświetla, więc nie zobaczycie niepięknego obrazka. No to się okaże. Poproszę, nie, już mam prawdopodobnie. Wszystko masz, co trzeba. Dobrze, więc robimy share screen. W kontekście tych sprzedawców, już wszystko masz, czego ty jeszcze chcesz? No i właśnie, bo wydaje mi się, że ja to jeszcze powtórzę, ale tak właśnie też chociażby dlatego, że próbuję teraz się odnaleźć w naszym przycisku share the screen mamy. Ale kluczowe jest to, żebyśmy właśnie w ogóle zapytali siebie jako właściciele firm, czy dajemy jakieś narzędzia i czy to są te narzędzia, które faktycznie sprawiają, że sprzedawca nie jest zmotywowany, tylko wie, jak ten target osiągnąć. I to jest istotne. Ja zakładam, że wiele osób może nas tylko słuchać. Powiem, że wyświetliłem piramidę. Możemy sobie ją wyobrazić albo na nią spojrzeć. Piramida, jak wiadomo, ma podstawę, która ją trzyma i stożek na samej górze, który jest najcięższy w całej budowli. Tak? Możemy też to nazwać trójkątem. I teraz, biorąc pod uwagę kwestię targetu, to bardzo często jest zupełnie odwrotnie niż to, co widzicie na tym ekranie, albo to, o czym ja teraz mówię. Bo to, co teraz widzimy, albo o czym zaraz powiem, to jest według mnie stan idealny. Czyli powinniśmy zwracać największą uwagę i przywiązywać największą wagę do tego, co stanowi fundament. No wiadomo, jeżeli ta piramida ma się ostać, to musi mieć mocny fundament. Na fundamencie ja stawiam aktywności sprzedażowe. To jest absolutny klucz do tego, żeby móc z powodzeniem i spokojnie realizować sprzedaż. I teraz jest pytanie, jakie są to aktywności? Czy my wiemy, jakie aktywności nas prowadzą do tego, żeby ten target zrealizować? Czy posuwamy się w procesie sprzedażowym zgodnie, realizując te aktywności, które są zapisane w naszych kamieniach milowych? Jeśli to robimy, to prawdopodobnie oznacza, że piętro wyżej mamy dobrze opisany proces sprzedażowy, czyli nad naszym fundamentem, który stanowią aktywności, codzienne aktywności sprzedawcy, mamy pewien proces, który jest dla sprzedawcy pewnym drogowskazem, GPS-em, nie wiem, sposobem pokonywania następnych, kolejnych trudności, które przed nim. I na samej I to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, tak? Czyli tak. To są te drogowskazy, które pokazują sprzedawcy po prostu, w jaki sposób on ma osiągnąć te targety, na których zależy firmie. Zdecydowanie tak. Jeśli mamy ten środkowy element piramidy, to ja stawiam taką tezę, ale ona jest potwierdzona wieloma przykładami od moich klientów, że sprzedaż staje się pewnym efektem ubocznym. Czyli na samej górze tej piramidy, najmniejszej części, mamy target. I teraz ten target dlatego jest na samej górze i dlatego stanowi najmniej,
bo przywiązujemy do niego najmniej wagi, ale jest zarazem najważniejszy i dlatego jest na górze. I teraz musimy sobie wyobrazić, albo za chwilę spojrzeć, na tą piramidę, jak ona by wyglądała odwrotnie. Czyli na tak samym klasycznie, dole. Jak występuje na rynku. Tak najczęściej to występuje na rynku. Czyli ona stoi jakby do góry nogami. Tak? Stoi na stożku, a fundament ma na samej górze. I teraz te rzeczy, o których powiedziałem, nadal są tak, jak są. Czyli na samym dole są aktywności, w środku jest proces lub procedury, a na górze jest target. I oznacza to, że najmniej wagi firmy przywiązują do tego, co sprzedawca robi w swoim daily work, czy w swojej codziennej pracy. Jeśli my nie zwracamy na to uwagi i zostawiamy go z tym, jak on ma sobie pracować i weryfikujemy go tylko i wyłącznie na poziomie targetu, cyfry, nie wiem, zrealizowanej wyniku sprzedaży, po prostu, wyniku, no to ten sprzedawca wpada w pewną pułapkę. I co zaczyna robić? No zaczyna sprzedawać. A jak zaczyna sprzedawać, to zaczyna być przez klienta traktowany jak sprzedawca, od którego można coś uzyskać, można wziąć niższą cenę, można dostać rabat, można w jakiś sposób go przycisnąć do ściany i tak dalej. Jednym słowem... A jak przegnie bagietę, to będzie tą personą non grata, o której już mówiliśmy. Nie? Tutaj zdecydowanie. Zalinkujemy. I on w pewnym momencie może stać też persona non grata dla swojego szefa. Tak. Bo jeśli będzie sprzedawał zbyt, nazwijmy to, nie chcę usłyszeć słowa nachalnie, ale nie przychodzi mi teraz nic innego do głowy, będzie sprzedawał dlatego, że będzie myślał o realizacji targetu, to będzie sparaliżowany tym targetem i będzie robił wszystko, żeby do tego jego koszyczka targetowego wpadło cokolwiek. On się nie będzie zastanawiał nad tym, czy to jest dobry deal, czy to jest zły deal, czy to jest wysoko rentowny, mniej rentowny. Po prostu biorę, co leci, no bo przecież target, cyfra goni, nie? A jak cyfra goni, no to trzeba ją doganiać. I to jest, słuchajcie, rzeczywistość, która naprawdę występuje. Chyba nie miałem pecha, że akurat na takie firmy trafiałem, tylko akurat te firmy zdały sobie z tego sprawę, że jest to problem i zaczęły nad tym pracować. Mhm. I jestem na absolutnie nie jedyną osobą, która o tym w świecie mówi i pomaga klientom przejść na inny sposób myślenia, natomiast jest masa firm, które jeszcze do tego nie dojrzały albo, nie wiem, nie spotkały na swojej drodze osób, które pomogłyby im ten sposób myślenia na temat targetu zmienić. No dobrze, to wiesz co, to ja bym jeszcze pogłębił trochę temat tak, bo wiemy, co to jest target sprzedażowy, nawet rozumiany bardzo ogólnie, czyli po prostu to, ile chcemy w danym roku zarobić, być może na kolejnym kliencie, więc to jest może to być podzielone jakoś bardziej szczegółowo. Natomiast to, na czym polega proces, mniej więcej wiemy, czujemy. O co chodzi z tymi aktywnościami? No bo aktywność sprzedażowa, no to wydaje się dość prosty temat, nie? Dzwonisz, sprzedajesz. Myślę, że aktywności sprzedażowe dzisiaj w pełni nie omówię, bo to jest element metodyki. To znaczy musielibyśmy się tutaj bardzo mocno zagłębić w przykładowy proces sprzedaży. I myślę, że... A co możemy zrobić w jakimś... Co możemy zrobić, tak, bo dodam tylko może coś takiego, że aktywności sprzedażowe, o których ja mówię, to są rzeczy, które powinny się wydarzyć w każdej szansie sprzedażowej albo przy każdej szansie sprzedażowej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwa przekucia tej szansy sprzedażowej na realny biznes. I teraz do czego zmierzam? Tu nie chodzi o to, że masz wykonać 12 telefonów, albo masz wykonać 17 spotkań, albo masz, nie wiem, napisać 70 maili. Bo często znowu w ten sposób podchodzi się do mierzenia aktywności. Mhm. Mi chodzi o coś zupełnie innego. Aktywność sprzedawcy rozumiem w taki sposób, że on, idąc na przykład na spotkanie z klientem, wie, że powinien ten rodzaj spotkania na tym etapie sprzedażowym poprowadzić w taki sposób, aby po jego zakończeniu mieć taką, taką i jeszcze jakąś inną informację. Czyli na przykład to, co szybko tylko tak powiem pokrótce, nie wiem, jaki jest ból klienta, jakie są przyczyny występowania tego bólu, jakie są konsekwencje zaniechania, o czym mówiliśmy poprzednio, jeśli ten ból się zmaterializuje i czy ja mam możliwości, żeby to... I to jest przykład, tak? Natomiast... W trakcie procesu sprzedażowego możemy sobie ustalić wiele takich kamieni milowych, które posuwają czy przesuwają naszą daną szansę sprzedaży z prawdopodobieństwa na przykład 10% na prawdopodobieństwo 25%. Potem się muszą wydarzyć konkretne rzeczy, żeby przesunąć aktywność, znaczy szansę sprzedażową z 25% na 50% i tak dalej, i tak dalej. I na tym się powinniśmy skupić, żeby sprzedawcy wykonywali te aktywności, właśnie te, które wynikają z naszego procesu, i na to położyć największą wagę, a nie na to, ile telefonów wykonają albo ile mają targetu do zrobienia w ciągu roku.
Jasne. Czyli znowu trzeba wiedzieć, co my chcemy, aby ci ludzie robili, a nie tylko puścić ich w samopas. No i jeśli puścimy ich w samopas, to będziemy w sytuacji tego szefa czy właściciela, który powie, ok, ale przecież ja płacę dużo, ja daję prowizję, ja daję samochód, przecież ten gość czy ta osoba powinna mi sprzedawać. A jeśli zależy nam efektywności, to jednak wypadałoby to podejście nieco zmienić, co nie znaczy, drodzy Państwo, że jak zatrudniamy mądrych ludzi z rynku, to oni mają po prostu dostać tylko i wyłącznie instrukcje obsługi i batem po plecach. Nie? Bardzo, bardzo fajnie też wypracowuje się tego typu schemat działania w ogóle z tymi mądrymi ludźmi, których w firmie mamy. Bo to nie znaczy, że trzeba im coś dać do ręki nie skorzystać z ich wiedzy i umiejętności. Nie? Więc to jakby nie wyklucza jedno drugiego. Absolutnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Absolutnie. Myślę, że zawsze warto... Tak sobie myślę, jak jest takie powiedzenie, że tak krawiec kraje, jak materiał staje, czy jakoś tak, takie staropolskie powiedzenie, ale to właśnie o to chodzi. To nie jest sztuką, żeby zatrudnić jednego, czyli drugiego konsultanta, który powie wyrzuć, odmień, wyrzuć, zatrudnij, dokup, zainwestuj i spoko, tylko właśnie spróbować wyciągnąć z tego, co mamy, jak najwięcej. Tak naprawdę popracować nad sposobem myślenia, coś, co ja nazywam umownie mindsetem. No i to też wymaga, jeśli nawet chcemy taki proces wymyślić wewnątrz swojej organizacji sami, no to wymaga zatrzymania się na chwilę, nie? I zmarnowania trochę czasu na myślenie strategiczne. To bardzo często w firmach po prostu jest bolesne, nie? No bo to jest ten czas, który teoretycznie marnujemy, sprzedawcy nie sprzedają, my też nie sprzedajemy, tylko myślimy. No, trzeba sobie zadać pytanie, czy marnujemy, czy to jest właśnie dobra inwestycja. To jest cudzysłów oczywiście, dobra. Więc pamiętajmy, myślenie ma przyszłość i jednak wypadałoby poświęcić na nie trochę czasu. Robercie, wiesz co, trochę dzisiaj nam się to wszystko przedłuża, więc ja bym chciał pomału do brzegu zbierać i spytać ciebie w takim razie, jakby można było jedną rzecz zmienić w firmie od jutra, to co to mogłoby być, czyli taki pewien klasyk tej naszej serii. Jasne. Ja bym was chciał wszystkich zachęcić do jednej rzeczy. Mówiliśmy tutaj o pracy na potencjale klienta. W jaki sposób można to bardzo prosto zrobić? Każdy z was obsługuje jakichś klientów. Mam taką rekomendację. Zróbcie sobie, nie wiem, w Excelu listę, czy wyciągnijcie z jakiegoś systemu listę tych klientów, których obsługujecie. W kolumnie obok wpiszcie, jakie macie z nimi obroty w ostatnim roku. No i oczywiście pewnie tutaj od razu z tego wam wyjdzie jakiś tam potencjalny target, który możecie zrobić. Natomiast obok jeszcze zróbcie jedną kolumnę i zastanówcie się nad tym, nawet z grubego palca, jak to powiedzieliśmy sobie. Ale jeśli macie taką możliwość, to w oparciu o rozmowy z tymi klientami, ile oni de facto w ciągu roku mogliby przeznaczyć na wasze produkty czy usługi. I wpiszcie to proszę do tej kolumny i na końcu to sobie zsumujcie. I wyjdą wam dwie fajne rzeczy. Po pierwsze wyjdzie wam potencjalny potencjał, po który będziecie mogli ruszyć do klientów, żeby go zweryfikować, bo uwaga, potencjał to jest coś, co my nie wiemy jeszcze, czy takie będzie. My musimy to zweryfikować. Mhm. Więc będziecie mogli po to ruszyć do klientów, żeby się o tym dowiedzieć. A jeszcze druga rzecz, która się wydarzy, bardzo fajna, to zobaczycie, że jestem przekonany, że duża grupa klientów, którzy dzisiaj będą znajdować się na górze tej tabeli z najwyższymi obrotami, oni wcale nie będą mieli najwyższych potencjałów. Dlaczego? Ponieważ bardzo często się zdarza, że jak mamy taką, w cudzysłowie powiem, dojną krowę, czyli takiego klienta, który jest naszą lokomotywą, ciągnie i tak dalej, to bardzo często to jest klient, który jest już przez nas dosyć mocno wydrenowany. To znaczy on już kupuje ile się da. I w związku z tym tam już nie ma potencjału. Jak mamy klienta, który już realizuje 90% swojego potencjału u nas, to pytanie, czy jest możliwe, żeby wyciągnąć jeszcze te 10. Ale jak mamy klienta, na którym robimy 10, a on ma potencjał 90, to zdecydowanie tam powinniśmy pójść. I na podstawie tego można spróbować ustalić targety sprzedażowe. No i elegancko. Taka i znowu, to jest taki czas, kiedy trzeba usiąść i w tym momencie nie sprzedawać, tylko myśleć i popracować. Czyli ten czas potencjalnie zmarnowany po to, żeby jednak wyskoczyć z dużo lepszym tempem do pracy. No i przede wszystkim, żeby wiedzieć, co chcemy robić z konkretnymi klientami, a nie tylko zgadywać. Albo czekać na to, aż nam wpadną, kolokwialnie mówiąc. Dobra. Zamykamy na dzisiaj naszą rozmowę. Oczywiście zachęcamy was do obejrzenia kolejnego odcinka, a zaplanowaliśmy kolejny odcinek. Będziemy mówić o tym, jak większość z nas wyrzuca mnóstwo kasy do śmietnika, rozmawiając z niewłaściwymi osobami. I tutaj od razu powiemy, że nie chodzi tutaj o grupę docelową.
Więc zobaczycie, co się będzie działo. Na razie więcej na ten temat nie powiemy. Natomiast my powiemy jeszcze jedną rzecz. Jeśli tematy, o których rozmawiamy, są bliskie Wam, czy Waszym firmom, czy firmom gdzieś Waszych znajomych, dajcie znać. Być może jesteśmy w stanie razem nad tym popracować i wypracować metodę lepszego i skutecznego działania sprzedażowego w firmie. Tymczasem zachęcamy Was również do subskrypcji naszej serii, oczywiście o ile jeszcze nie zrobiliście tego do tej pory, o polajkowaniu i udostępnieniu poszczególnych materiałów tym osobom, którym mógłby się ten materiał przydać. A na dziś dziękujemy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Cześć! I pamiętajcie o hashtagu przestań wreszcie sprzedawać. Dobrze, że Ty o tym pamiętasz. Na razie. Cześć! Cześć.